Cześć, z którym z tych grzechów tutaj. Wreszcie po długich podróżach znalazłem. Tak, znalazłem sawannę. W poprzednim odcinku ciągle się myliłem i ciągle źle mówiłem, że szukam tajgi. Jednak tajga to zupełnie co innego. Co tereny zalesione są chyba, coś w tym stylu. A sawanna to właśnie są te tereny pustynne, gdzie możemy znaleźć jakieś krzaczory. No właśnie znalazłem. Możecie sobie zobaczyć, na jakich koordynatach jestem. 5000 na 3200, więc... No troszkę mi ta podróż zajęła. Przechodziłem przez same biomy baobabowe. To było przez jakieś pierwsze pół godziny. Przez drugie pół godziny przez biomy... Jakie tam były? Śnieżne właśnie, śnieżne były. Potem jeszcze jakieś jeszcze inne. I w końcu znalazłem. Dobra. Głównie to chodziło mi o to, żeby pokazać wam te... Jezu, się wystraszyłem, od tego muzyka. Żeby pokazać wam te drzewa, one się tak fajnie generują. Dość podobnie wyglądają właśnie do tych drzew rosnących na pustyni, które są tak pozakrzywiane. Troszkę ściszmy tą muzykę, bo mnie denerwuje. Okej. No i tak, nie wiem, czy wam pokazywałem jeszcze biom brzozowy, który jest tam. Tak wam przy okazji pokażę, skoro już jesteśmy tutaj. Jak widzicie, mam tutaj sporo przedmiotów w ekwipunku. Podróżowałem kilka nocy minecraftowych, więc musiałem nazbierać troszkę materiałów, troszkę jedzenia na tą podróż. Zjadłem chyba z pół staka steków. Jeszcze trochę nazbierałem na zapas. Jakbym nie znalazł tej pustyni, to bym musiał więcej upiec. No i tak. Tutaj jest ten biom brzozowy. Nie będę się w niego zagłębiał, po prostu nic tam ciekawego nie ma, same brzozy. I tak on wygląda. Okej. Zastanawiam się... Właśnie, po drodze znalazłem taką fajną polanę. To było właśnie na biomie śnieżnym. Tam nie było śniegu, ale trawa była taka zmrożona. I właśnie chyba na tą polanę się cofnę. W sumie już właśnie dużo miejsc takich widziałem, fajnych, w których mógłbym się osiedlić. Ale ta polana mi się strasznie spodobała. Tam... Planuję zbudować coś, co kiedyś. Coś, czego kiedyś mi się nie udało zrealizować. Była to taka jakby piramida. Kiedyś grałem na takiej mapie, gdzie. To jeszcze było zanim zacząłem nagrywać. Miałem. Po prostu mapę, na której się rozbudowałem, na której sobie lubiłem pograć. Miałem tam bardzo rozbudowane koleje, które wiodły, nie wiem, przez parę tysięcy kratek i jedna z nich prowadziła do biomu śnieżnego, na którym budowałem taką dużą piramidę z drewna i z lodu. Zamiast szkła wykładałem na niej wodę, która potem zamarzała i ta piramida była taki fajny efekt dawała, zamiast szkła, po prostu nie była taka przeźroczysta, tylko taka porośnięta lodem. I to był super efekt. Jednak tamtego save'a straciłem, no i raczej już go nie odzyskam. Przez format komputera. O, już mamy pustynię. Tak teraz dopiero zajrzałem, bo się zagadałem. I tak. I w sumie chciałbym tej piramidy nie dokończyłem, bo dużo pracy wymagała. Spędziłem przy niej dużo godzin. No ale cóż, stracimy tą mapę i chciałbym teraz odwzorować tą piramidę, bo ona była... Bardzo mi się podobała i chciałbym zobaczyć efekt końcowy, jak ona będzie wyglądała, bo nie tylko chodzi o to, jak ona z zewnątrz wygląda, ale też chcę... W środku mam plan, jak ją zagospodarować. Między innymi w środku... Ciekawe, czy znajdziemy tu jakąś wioskę albo świątynię. W środku
Zaczynałem już kopać dziurę do samego dna ziemi. Aha, jeszcze wspomnę, że ta piramida nie była mała. Miała ona 80 kratek szerokości. No, w sumie ona kwadratowa była. Miała 80 kratek szerokości. I jakbym chciał przekopać do samego bedrocka, to troszkę by mi to zajęło czasu. No pomnóżcie sobie, nie wiem, to było gdzieś na wysokości 68 kratek powiedzmy. A piramida miała rozmiary szerokość 80 na 80, no to 80 razy 80 to jest 6400 i razy 68, no to dużo by wyszło. I tyle kopania, tyle kilofów na to szło, tyle wszystkiego. Miałem pełne skrzynie kobla, nie miałem już co z tym robić. W sumie tak się zagadałem, a w tej czas leci. Dobra, na tej pustyni chyba nic nie znajdę. Pokazałem wam tą sawannę. To w sumie był mój główny cel na ten odcinek. Ale teraz bym chciał się wrócić na tamtą polankę i bym wam pokazał, jak ona wygląda i tam bym się chciał zacząć osiedlać. Aha, jeszcze zapiszę sobie koordy tej pustyni, żeby w razie czegoś się tutaj wrócić, jakbym chciał, nie wiem, piasku czy czegoś w tym stylu. Może tutaj tory podprowadzimy kiedyś, kto wie. Okej, okay, screena machniemy i idziemy. Patrzcie, ile krów. W ogóle wszędzie, na każdym terenie, na jakim byłem, spotykałem owce. To jest jakaś plaga normalnie. Owce terrorystki są wszędzie. To są niemożliwe. Poza tym zauważyłem, że na poszczególnych biomach są jakieś poszczególne rośliny. Na przykład na biomie bagiennym spotkałem niebieskie orchidee, których nie widziałem nigdzie indziej. Więc fajnie, że te biomy są bardziej urozmaicane i każdy się czymś innym wyróżnia. Jedne mają jedne kwiatki, drugie mają drugie. Jedne mają taki kolor, drugi taki kolor. Na jednych pada śnieg, na drugich deszcz, na trzecich nic nie pada. No i tak, takie różnice. Konie. Jak się oswajał konia? W sumie mógłbym na koniu sobie podróżować, ale... Chyba bym musiał mieć zboże czy coś w tym stylu, ale dobra, nieważne. Idźmy spać. Okej, okay, tak więc ja sobie dojdę na tą polanę, muszę zobaczyć koordynaty, jakie tam były. I żeby nie tracić czasu odcinka, to po prostu spotkamy się, jak już tam będę. Wow, patrzcie na ten wąwóz, który się tu wygenerował między górami. Zazwyczaj wąwozy tworzą się w ziemi, a tu nam się wygenerowały takie piękne góry. To jest super. Super generator. Naprawdę, wcześniej takie tereny się nie generowały, to było niemożliwe. Wcześniej góry to po prostu była jedna kopa i nic więcej, a teraz mamy tworzące się wąwozy między górami po prostu. To jest coś niesamowitego. Co oni zrobili z tym generatorem? I czemu tego wcześniej nie zrobili? Ponad rok Minecraft był wyposażony w jakiś stary generator, który do dupy generował, za przeproszeniem, te mapy. A teraz nagle jedna aktualizacja, kilka tygodni pracy nad silnikiem, znaczy nad generatorem, i takie efekty, to jest coś niemożliwego. Czemu wcześniej coś nie zostało zrobione? Jestem już blisko tego miejsca, o którym wspominałem wcześniej, tej polanki takiej fajnej, więc no troszkę sobie pogadam w tym czasie, dojdę już na miejsce. Jest piątek, więc gram teraz na aktualizacji 12W13W37A, czyli najnowszej. Nie zostało to chyba za wiele zmienione, głównie jakieś tam poprawki weszły. Nowych biomów nie dodano, więc nic ciekawego tutaj
nie znajdziemy. Z tego co wiem, to jakieś komendy doszły do Creative'a, coś tam z command blokami zostało poprawione i parę tam rzeczy. Okej. Okay. To miejsce było na koordynatach 3800 na 2400, bodajże to było za tą górą. Więc tam się udamy. Jeżeli trochę zamulam, to wybaczcie, ale jestem już zmęczony po całym dniu, jest pierwsza w nocy. Męczyłem się dzisiaj z zadaniami z matmy i mózg mi normalnie przestaje pracować. Tak. Specjalnie chciałem nagrać, skoro ta aktualizacja wyszła. Myślałem, że coś może nowego, fajnego będzie. Ale jak się okazuje, nic takiego super nie weszło, ale... No dawno już kilka dni nie grałem w Minecrafta, więc postanowiłem tak na koniec dnia sobie odpalić. No i coś nagrać. Okej. Okay. Teraz trzeba się dostać z tą górką. Już tyle gór dzisiaj pokonałem, tyle terenu przebyłem, że już mam dość, dlatego... Teraz zostanę na tym miejscu. I już nigdzie nie będę szedł. Nie wracam się po tamte przedmioty, które na początku miałem. Może kiedyś się tam wrócimy. Zobaczymy, jak tam fajnie teren sobie wyglądał, ale póki co osiedlimy się w tym miejscu. Jak na razie nie wygląda to jakoś super, jakieś tereny powulkaniczne i ogólnie taki dziwny ten teren, ale podziurawione to jest wszystko, tak niby wygląda niezbyt interesująco, ale jeżeli przejdę sobie tutaj, to możecie zobaczyć, że z tej perspektywy to wygląda całkiem nieźle. A zwłaszcza te góry. Więc tu mamy dość płaski teren. Jakbym go trochę zrównał, to mógłbym tą piramidę, o której wspominałem, postawić właśnie w tym miejscu. No ten teren nie jest tak bardzo równy. I tą piramidę, jak budowałem wcześniej, miałem troszkę ułatwienie, bo było troszkę równiej w miejscu, w którym ją stawiałem. Ale mimo wszystko myślę, że da rady tutaj jakoś ją postawić. Póki co nie będę się tym zajmował, bo to dużo pracy wymaga. Jak na razie zbudujemy sobie jakiś domek. Czemu crafting table? Przez mi do piecyka. Zbudujemy sobie jakieś tam podstawowe budynki, nie wiem, fabrykę, no chociaż fabryka kobla mi nie będzie potrzebna. Jak będę przekopywał tę piramidę, to będę miał od cholery kobla. Okej, znalazłem trochę żelaza, jak podróżowałem. Świnie hoście, będzie mięsko. Muszę sobie upiec, bo już mi się kończy to, które wcześniej zrobiłem. Okej, akurat pół staka mamy, dobra. Sobie usmażymy. Na razie prowizorycznie tutaj postawię to wszystko. Planowałem, że w tym odcinku albo w... Nie, w tym odcinku planowałem iść do jaskini albo coś w tym stylu, ale skoro nie mamy jeszcze jakiegoś domku, nie miałbym gdzie tych surowców przynieść, to po prostu nie poszliśmy. I zresztą rozgadałem się strasznie na początku na tej sawannie i no, nie było okazji nic więcej pokazać. Jedynie już w tym odcinku dowiedzieliście się, jak wygląda sawanna, gdzie jak na razie się będę osiedlał, co planuję wybudować i w przyszłym odcinku zaczniemy już coś realizować. Zbudujemy sobie jakiś domek, nazbieram do tego czasu materiałów, żebym miał z czego oczywiście go zbudować. No i w czwartym odcinku pójdziemy już do jaskiń, a ich tutaj nie brakuje, bo to teren powulkaniczny. No i strasznie chcę się przekonać, czy coś zostało zmienione w generowaniu się jaskiń. Czy jakoś one inaczej wyglądają, czy dalej jest to samo, co było w wersji 1.6. No troszkę mi się zawiódł, jeżeli nic nie zostałoby zmienione. Ale no, przekonamy się już... Nie, w czwartym? Czwarty odcinek? Ten jest trzeci. Czwarty odcinek będzie domek. Tak? Tak. Piąty odcinek będą jaskinie. Nie.
Tak, dobrze. Jezu, już mi... Dobrze mówiłem, że mi już mózg nie pracuje. Już nawet nie wiem, mylą mi się odcinki, nie potrafię policzyć, który jest który. Okej, więc... Dajmy spokój już mojemu mózgowi. Na tym zakończę ten odcinek. Troszkę krótko wyszło, no ale cóż. Przyszły odcinek będzie dłuższy, bo będę miał więcej do pokazania. Możliwe, że zbudujemy taki mniejszy domek i od razu pójdziemy do jaskiń. Ale to się okaże, jeszcze to przemyślę. Zależy od tego, jaki będę miał plan na ten domek i na wszystko inne. Dobrze, skończmy na tym. Dzięki za oglądanie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia już niedługo, trzymajcie się i cześć.